R7B to 90. pojazd prezentowany w tej serii. Jest to super samochód, który został dodany w DLC Karkołomne Wyczyny. Sylwetka R7B bazuje na Nissan R390 GT1 lub na Mazda 787B, ale niektóre elementy pochodzą też z innych samochodów, na przykład reflektory bazują na tych z Audi R18 Quattro z rocznika 2014. Na zdjęcia tych samochodów widzicie teraz na ekranie. R7B na etapie nagrywania tego odcinka dla was ma bardzo specyficzną prędkość maksymalną, która zależy od spoilera. Ze standardowym spoilerem pojazd jest 5. lub 6. najszybszym samochodem w grze. W samym DLC na pewno ma najlepszą prędkość maksymalną, więc to jest bardzo dobry wynik. Jednak kiedy zainstalujemy karbonowy spoiler, no to samochód dostaje ogromnego kopa, że po kilku sekundach ten samochód zniknie z horyzontu drugiemu najszybszemu samochodowi w grze, więc no jest to trochę dziwne. Jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to jest ono całkiem dobre, ale niestety pojazd sporo waży. No i przy ruszeniu z miejsca po prostu za długo się on zbiera i sporo innych samochodów w początkowym etapie go wyprzedza. Na pochwałę zasługuje również przyczepność, wydaje się być troszeczkę gorsza od Tyrusa, no ale i tak jest to bardzo dobry poziom. Bardzo dobre jest też hamowanie w tym samochodzie. Ale spójrzmy teraz, jakie modyfikacje ten samochód posiada. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, silnik, wydechy, klaksony, światła, oznaczenie. Mam tutaj dwa motywy malowania, no i jeden z samym lakierem. Lakierowanie, tutaj mam dostępny kolor podstawowy oraz dodatkowy, chociaż ten kolor dodatkowy nie wiadomo gdzie jest widoczny, prawdopodobnie gdzieś przy wydechu samochodu. Spoilery, zawieszenie, skrzynie biegów, turbo, koła, no i na sam koniec szyby. No jak widzimy, mamy tutaj w miarę dużo możliwości modyfikacji. No ale sprawdźmy teraz pojazd na trasie drag, czyli po tuningu, i zobaczmy, jakie czasy ten samochód osiąga. R7B sprawdzimy w trzech konfiguracjach. Pierwsza to jest nietuningowana, a druga to jest tuningowana ze standardowym spoilerem, no i trzecia tuningowana ze spoilerem węglowym. Jeśli chodzi o wpisywanie wyniku do tabeli, no to wpiszemy ten wynik lepszy, chyba że Rockstar znerfi ten samochód. No to wtedy na etapie innego odcinka do tabeli wpiszemy ten wynik gorszy. R7B nietuningowany osiągnął czas 18 sekund i 13 setnych. No to teraz sprawdzimy samochód po modyfikacji ze spoilerem standardowym. R7B tuningowany ze standardowym spoilerem osiągnął czas 17 sekund i 5 setnych. No to teraz sprawdzimy samochód po modyfikacji ze spoilerem węglowym. R7B tuningowany ze spoilerem węglowym osiągnął czas 14 sekund i 17 setnych. No to wpisujmy wyniki do naszych czterech tabli i porównujemy z wynikami innych samochodów. Jeden wpisujemy do tabeli samochodów niemodyfikowanych, no i jeden ten lepszy do tabeli modyfikowanych do czasu, aż istnieje ten trik ze spoilerem. Podsumowując, pierwsza postać tego samochodu jest prędkość maksymalna, która jest jedną z lepszych w tej klasie, a z tym spoilerem najlepsza. Drugi plusem jest przyspieszenie. Trzecim plusem jest tuning. Czwartym plusem są dwa motywy malowania. Piątym plusem jest oryginalny wygląd wnętrza samochodu. Szóstym plusem jest przyczepność. Jedynym minusem jest tutaj waga, przez którą samochód czasami długo się zbiera na starcie.
Moje kodzywace na to 10, jeżeli macie inną ocenę, to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was. Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie zagłosuj w ankiecie, która jest na grupie, a link do tej ankiety znajdziecie w opisie, aby wybrać dwa samochody z DLC karkołomne wyczyny do tego obrazka, który też pojawi się w kolejnym odcinku. Completely.